Dzisiaj poprowadzę wykład Strategia, Siła, która prowadzi biznes do, do sukcesu. Idea jest taka, żeby ten wykład był praktyczny dla przedsiębiorców, dla pewnego typu przedsiębiorców, a o tym jeszcze, do tego jeszcze wr wrócę. Teraz, dlaczego Siła, która prowadzi biznes do sukcesu? W, z moich obserwacji, z tego co wiem na temat strategii biznesów strategicznych i biznesów niestrategicznych, wiem, że biznes strategiczny zachowuje się jak obiekt w, silnej pole, polu, w silnym polu grawitacji. To znaczy, niezależnie od tego, czy coś robimy z nim, czy nie robimy, on pędzi w jednym konkretnym kierunku. Tak jak, nie wiem, kamień, którego puścimy z ręki, on po prostu poleci na ziemię. Tak samo biznes strategiczny jest ciągnięty w jednym kierunku, niezależnie od tego, czy akurat my w tym, w tym konkretnym momencie go w tym kierunku popychamy. Oczywiście, to nie znaczy, że można sobie zbudować biznes strategiczny i on po prostu sobie sam będzie się rozwijał, bo to też aż tak do końca nie działa. Chyba, że go oddelegujemy, ten cały biznes, komuś innemu. Do tego tematu jeszcze, jeszcze za chwilę wrócę. Ale biznes strategiczny. Nie będzie takim jakby to powiedzieć liściem na wietrze, tak? Jeżeli jest na przykład tak, że nie macie czasu pomyśleć nad własnym biznesem, większość albo cały czas pracy przeznaczacie na po prostu bieżącą pracę, na bieżącą obsługę klientów, bieżącą sprzedaż. Jeżeli przeznaczacie na pracę więcej czasu niż go właściwie macie nawet, czyli Zjadacie czas, który powinien być przeznaczony dla Was osobiście, czy zjadacie czas, który powinien być przeznaczony dla, dla Waszych bliskich? czy waszej rodziny, dla waszej dzieci czy dla waszych marzonków, to znaczy jedno z dwóch rzeczy: albo nie macie biznesu strategicznego, nie działacie strategicznie, albo jesteście właśnie we wdrażaniu niesamowitej strategii, i jeżeli, jeżeli tylko zjadacie czas tak? I, i po prostu musi się do tego przyłożyć. ale w praktyce tak jest rzadko. W praktyce jest tak, że tego nie ma po prostu. I im dłużej robicie biznes, tym bardziej jasne się staje, że to jest droga donikąd. Osoby, które zaczynają biznes, często tego kompletnie nie czują, w ogóle nie rozumieją, po co jest ta rozmowa o tym temacie, przecież wystarczy zarabiać pieniądze, ale jak porobisz się biznes kilka, yy, kilkanaście lat, yy, ja robię już 17 lat, czy firmę mam ponad 17 lat, yy, od pierwszego, o, w pierwsze, pierwszego podzielnika stuknęło mi 17 lat, a tematem zajmuje się 19, ale nawet jak robisz trochę dużej firmę, to już widzisz, że to nie idzie dokładnie tak, jak miało iść. I właściwie pracy jest coraz często jest coraz więcej za te same pieniądze, albo czasami za coraz mniejsze pieniądze. I ostatni raz, jak robiłem tego typu wykład na ten temat, to ktoś mnie spytał, Piotrze, wszyscy wiemy, że strategia jest ważna, po co o tym mówić? Że jest ważna powiedz, jak ją zrobić. No i Problem polega na tym, że niby wiesz, że strategia jest ważna. Pewnie potrafisz to uzasadnić, dlaczego jest ważna. Pewnie na ten temat słuchałeś, pewnie na ten temat czytałeś lub czytałaś I, i nie trzeba się niby przekonywać, ale w praktyce jej nie masz. Nie masz strategii, a jeśli ją nawet masz, to jej po prostu nie stosujesz. I to jest to jest rzeczywistość tych firm, które są skazane na Upadek po prostu prędzej czy później. Jeżeli nie masz strategii albo jej nie stosujesz, to jest trochę tak, jakbyś po prostu nie, ćwi nie robił ćwiczeń fizycznych i nie dbał po prostu o siebie. I to, I to tak jest, że możesz przez długi czas o siebie nie dbać, ale prędzej czy później to cię po prostu dopadnie. I dopadnie cię w taki sposób, w który będziesz żałował, że o siebie nie dbałeś. I z biznesem nie jest inaczej. Możemy biznes robić albo możemy biznes budować. Jeżeli po prostu robisz biznes, no to. Po to robisz bieżączkę, tak? To tak, jakbyś po prostu używał swojego ciała. Jeżeli budujesz biznes, to dbasz o to, żeby on był silny, żeby mógł przetrwać dłużej. I albo to robisz, albo po prostu jesteś skazany na, na zagładę. Teraz, dlaczego firmy nie mają strategii, albo dlaczego jej nie stosują? Bo jest za dużo okazji. Bo sposobów zarabiania pieniędzy, klientów, którzy pieniądze mają i chcą je wydać, Technik, promocji i sprzedawy jest mnóstwo, ale, a już pomijając to, jeżeli robicie biznes i robicie biznes sukcesem, to co chwilę ktoś będzie się do Was zgłaszał z jakąś ideą, z czymś, jakimś projektem, z, albo to będzie partner potencjalny, albo to będzie klient, który powie, że Wam zapłaci dużo pieniędzy i będzie bardzo, bardzo trudno się temu Oprzeć, tak? No bo to są łatwe, szybkie pieniądze, nie zaszkodzi, jeśli na chwilę się nimi zajmę. To jest cecha przedsiębiorców, którzy po prostu zarabiają pieniądze, ale nigdy nie budują biznesu. I prawda jest taka, że albo masz biznes strategiczny, albo w ogóle nie masz biznesu. Czyli jeżeli nie masz biznesu strategicznego, to po prostu w ogóle nie prowadzisz biznesu, tylko masz etat. Bez wakacji, ale z odpowiedzialnością wobec osób trzecich. Jeżeli nie ma struktury wokół Twojego biznesu, jeżeli to jest, jesteś Ty czyniący magię, czy czyniąca magię, która sprawia, że, że ten biznes po prostu się kręci, jeżeli wypięcie z Ciebie z tego biznesu nawet na chwilę go wywraca, to znaczy, że to w ogóle nie jest biznes, tylko to jest po prostu etat. I to zazwyczaj za gorsze pieniądze, bardzo często za gorsze pieniądze, niż, niż gdybyś faktycznie poszła na etat, czy poszedł na etat do firmy ze swoimi kompetencjami. Pytanie, czy chcesz mieć etat, no bo to jest głupie, znaczy głupie jest bycie na działalności gospodarczej, czy nawet tworzenie pseudo spółki, która tak naprawdę opiera się tylko i wyłącznie i zawsze będzie się opierała tylko i wyłącznie o twoją osobistą pracę. Bo to jest droga po prostu do donikąd, bo będziesz do końca życia pracował i to nie tak jak ty chcesz, wbrew pozorom jak ci się zdaje, tylko tak jak chcą twoi klienci i tak jak chce twój biznes. Że jak nie masz biznesu strategicznego, to znaczy, że biznes ma ciebie, a nie ty masz biznes. A jeśli masz strategię i ją faktycznie stosujesz, to jest szansa, że popełniasz kilka błędów, które sprawiają, że ta strategia nie działa tak, jak powinna działać. I co bardzo szybko często ludzi zniechęca do tego, żeby dalej tą strategię robić. Czyli pierwsza rzecz, trzymasz się w całości, w tajemnicy. Ja nie mówię, żeby całą strategię, żeby publikować swój biznesplan na, na stronie www, ale jeżeli twoi klienci i potencjalni partnerzy, czy potencjalni pracownicy nie wiedzą w ogóle, co ty robisz, w, w którą stronę zmierzasz, to po prostu nikt ci nie będzie w stanie pomóc. Możesz funkcjonować w ten sposób, ale drastycznie limitujesz swoje możliwości, jeśli twój plan polega na tym, że nikt nie będzie wiedział, co robisz. To jest coś innego niż to ukrywanie pewnych elementów swojego biznesu, które są kluczowe, żeby, które dają ci przewagę konkurencyjną, dlatego mówię, że nie znaczy, że, że musisz trzymać całą strategię w tajemnicy, ale są pewne elementy strategii, które sprawiają, że jeżeli ich nie, nie ukryjesz, jeżeli je powiesz wprost, to pojawiał się ludzie i pojawiał się idee, które mogą ci na przykład zwielokrotnić biznes w bardzo krótkim czasie. I to nie mówię z teorii, tylko po prostu mówię z przykładu, na przykład, mam klienta, który wpadł na pomysł, zaczął ten pomysł jakby przekazywać niecały, nie całe nie, nie cały co w środku było, tylko ideę. podzielił się najpierw z człowiekiem, który miał zasięg w, w tej tematyce, następnie podzielił się pomysłem z firmą, która miała narzędzie. Która byłaby kluczowa w tej strategii, namówił ich, czyli tym od narzędzia powiedział, że będzie miał zasięg, więc, żeby chcieli z nim współpracować, że będzie robił to i tamto, tym temu człowiekowi od zasięgu powiedział, że będzie miał narzędzie plus swoją wiedzę i dzięki temu to będzie wszystko działało i, będzie z, klient, i będzie z klientami to i tamto i się z nimi dwoma dogadał przez prawie rok, a przynajmniej grube kilka miesięcy pracowaliśmy razem, żeby opracować system, który połączy ten zasięg i to narzędzie w system sprzedażowy. I jak to ruszyło, no to stało się faktycznie to, co jest marzeniem wielu przedsiębiorców, no, był na wakacjach, wracał z wakacji i, i mówi, o właśnie sprzedałem kolejne dwa, dwa produkty, przy czym to nie są takie produkty za, tam, za 20 zł, nie? I faktycznie ten, w momencie kiedy spiął to w całość, to to zaczęło bardzo drastycznie rosnąć, ale najpierw poświęcił, powiedzmy, że około 8 miesięcy na budowanie czegoś, co w ogóle nie zarabiało pieniędzy, akurat mógł sobie na to pozwolić, dlatego, że czerpał pieniądze ze swojego dotychczasowego biznesu ale zamiast tak jak wszyscy w jego branży po prostu robić biznes, stwierdził, że woli zacisnąć pasa, zrobić, zainwestować w zbudowanie czegoś, co było strategicznie dużo lepsze, co mogło się po prostu rozwinąć i jak to ruszyło, no to jakby wyprzedził to trochę tak, jakby, jakby był wyścig gokartów i nagle pojawił się gokart z silnikiem rakietowym. Po prostu to jest kompletnie inny poziom w tym momencie biznesu w stosunku do jego konkurencji. Ale to stało się dlatego, że nie robił tego potajemnie w całości, ale też oczywiście nie mówi przypadkowym osobom o wszystkim. Mówi przypadkowym osobom o tym, co powinni wiedzieć, żeby chcieć być jego klientami, a wybranym osobom mówi to, co powinni wiedzieć, żeby chcieli z nim współpracować. I to nie jest tak, że jak coś powiesz, to od razu wszyscy to wdrożą, dlatego że każdy ma swój biznes i ten człowiek, który ma zasięg, ma swój biznes i zarabia na czymś innym i ci, co mają narzędzie, mają to narzędzie, ale zarabiają na zupełnie innej, na innym kliencie. Więc ani ci nie są specjalnie zainteresowani robieniem tego, co on, ani ten, co ma zasięg, nie jest specjalnie zainteresowany robieniem tego, bo jedni i drudzy dostają za to pieniądze, więc jest, są zadowoleni, bo oni też działają strategicznie. I ponieważ jego biznes wpisał się w ich strategię, to po prostu to wszystkim pasowało. Kolejna rzecz, o którą prawdopodobnie nie robisz, jeśli masz strategię, jeśli jest taka albo ją stosujesz, to jej nie aktualizujesz. Czyli nie tworzysz, ani nie podążasz za trendami. Lub nie podążasz za trendami. To nie, strategia to nie jest dokument, to jest proces. Proces, który nie ma końca nigdy. Czyli dokument, który jest wiecznie rozwijany, można w ten sposób na to spojrzeć, i który powinien albo tworzyć nowe trendy, wtedy mówimy o biznesie klasy Apple, albo przynajmniej no mniejszych biznesów, albo nie wiem, GoPro na przykład. To są biznesy, które tworzą trendy, albo przynajmniej podąża za trendami. Przy czym podążanie za trendami wcale nie oznacza podążanie za modami, to jest kolosalna różnica. Trend to jest coś, co będzie trwało, moda to jest coś chwilowego. Rozpoznanie trendu wcale nie jest proste, i większość osób jest w stanie zauważyć trend dopiero w dłuż jak on się od jakiegoś czasu dzieje, co nie jest takie straszne, bo większość ludzi nie reaguje na nowe trendy. W sensie większość konsumentów czy klientów nie reaguje i biznesów nie reaguje na nowe trendy, kiedy one się pojawiają, tylko dopiero, kiedy one już są tak naprawdę się rozkręcą, tak? Czyli mimo tego, że nie wiem, że iPhone się pojawił w 2007 roku. App Store się pojawił chyba w 2008 albo 2009, to dopiero w 2011 zaczął się boom na, na aplikacje, a nadal jeszcze większość firm aplikacji nie ma i więc nadal jeszcze jest na przykład dla firm, które tworzą aplikacje jest ogromny rynek, chociaż on się trochę zmienia w tej chwili i trochę jest przesunięty w, w, w inną stronę, bo znowu pojawił pojawi się nowy trend, czyli dużo silniejsze telefony, które są w stanie sobie obsłużyć aplikację, która jest de facto aplikacją webową, czyli takim bardzo rozbudowaną stroną www, a nie musi być aplikacją napisaną bezpośrednio po na narzędzie, więc firmy, które to obserwują i się zmieniają w związku z tym są na szczycie powiedzmy. Firmy, które nie ignorują tych trendów Czyli na przykład chociaż mają responsywne strony WWW, utrzymują się na rynku, a firmy, które ignorują zupełnie te trendy, no są skazane na wymarcie. Tak jak teraz wymarł e, ta Thomas Cook, czyli wielkie biuro podróży, najstarsze biuro podróży, które się upierało, że jest w stanie robić biznes ignorując internet. I to było może i mądre, albo sprawdzało się, nie wiem, 5 lat temu, jeszcze może nawet 10 lat temu na spokojnie, ale już nie teraz. Jeżeli jakby nie poświęcasz czasu na aktualizowanie strategii, to po prostu ona jest bez sensu, tak jakby na, dobro, na dłuższą metę, tak jakby jej po prostu nie było. Kolejny błąd, który być może popełniasz, to to, że ją za często zmieniasz. Mówiłem o tym, że trzeba aktualizować strategię, ale aktualizować to po pierwsze nie znaczy zmieniać, czyli całkowicie wyrzucać poprzednią strategię i robić nową, a jeżeli chcesz zmienić strategię, to zazwyczaj to powinno być poparte naprawdę solidnymi danymi. Dlatego, że strategia, żeby zadziałała, potrzebuje bardzo dużo czasu. Ja nie mówię w sensie miesiąc, ani nie mówię kwartał, nie mówię nawet rok, bo żeby strategia zadziałała w rok, to zazwyczaj trzeba położyć spore pieniądze na reklamę, żeby móc w ogóle dotrzeć do takiej ilości osób, żeby to, co wypracowujemy, żeby rzeczywiście zostało zauważone. Większość strategii, tak naprawdę. Prawdziwą, sił, prawdziwą siłę rażenia osiąga dopiero po dwóch, trzech latach. Bo to jest trochę zniechęcające, nie? <laughs> że trzeba tyle czekać, ale w praktyce jest takie, że za bardzo nie masz wyboru, że i tak będziesz musiał to zrobić, tylko im później zaczniesz, tym dłużej będziesz na to czekał, albo z tym gorszego etapu wystartujesz. Ja na przykład klienta, z którym pracuję na warsztatach już długi, dłuższy czas, chyba ponad dwa lata pracujemy i u niego taką strategię zrobiliśmy, że Ponieważ on jeszcze nie do końca wiedział, co chce sprzedawać, tylko wiedział w jakiej, do jakiego klienta, w jakiej tematyce, to dla niego zrobiliśmy strategię coś, co, co mu pasowało, czyli prowadzenie kanału na YouTubie. On prowadzi ten kanał na YouTubie w bardzo fajny sposób, on jest taki bardzo konkretny ten kanał, i prowadzący jest bardzo konkretny, trafia do dosyć wąskiej, ale konkretnej grupy docelowej, i taka, która jak się okazało, ma, później, ma pieniądze. I robił to coraz lepiej, ale generalnie w podobny sposób, systematycznie przez 8 miesięcy naszych warsztatów. I gdzieś właśnie w 8, w 8, 8 miesiącu powiedział: OK, Piotrek, po co ja to robię? No, bo publikuję te filmy i tak jak we wrześniu one miały tam, każdy film miał nie, tam 1000 do może 2000 osłon. To nadal te firmy mają 1000 do 2000 odsłon. No przyrastają mi subskrybenci, ale po co ja właściwie do czego my zmierzamy. Nie? No bo on jeszcze cały czas nie sprzedawał w tym momencie. Chciał jakiś produkt y, wytworzył, ale najpierw go bardzo długo nie mógł wyprodukować, jakoś nie do końca w niego chyba wierzył. A później jak go wyprodukował, to on też jakoś się super nie sprzedał. Mówię, Poczekaj, patrz, pokażę ci, co, co ty robisz. I y, pokazałem mu statystyki z jego własnego y, YouTube'a, gdzie wzięliśmy. Wrzesień, wtedy, kiedy zaczęliśmy działać razem. Ym, I tam on w tym czasie opublikował 17 filmów. No i mówię, te 17 filmów wygenerowało ci y, jakiś czas oglądania. Teraz y, nie pamiętam, jaki to był właśnie konkretny czas, więc po, powiedzmy, jakiś czas oglądania. Ileś minut obejrzanych. Bo ileś minut obejrzanych jest najważniejszym wskaźnikiem na YouTubie nie ilość osłon swoją drogą. Ne? I to był duży wynik, bo te filmy są chętnie jego oglądane, to nie są takie, że ludzie wpadają i wypadają, tylko rzeczywiście je oglądają. Przez, później wzięliśmy ten ósmy miesiąc i mówię, patrz, w tym ósmym miesiącu też opublikowałeś 17 filmów, tylko, że w tym miesiącu mimo tego, że te filmy, które opublikowałeś, nadal oglądało podobna ilość osób jak wtedy, to w tym miesiącu ob, minut obejrzanych na twoim kanale jest dwa razy więcej niż było we wrześniu. Czyli tą pracę, którą ty wykonujesz, ona się kumuluje. Powoli pojawia się efekt kuli śnieżnej, i im dłużej to robisz systematycznie, tylko że to nie wystarczy systematycznie, to jeszcze trzeba robić mądrze, to jakby inna kwestia, ale im dłużej to robisz tak, jak to robisz, tak jak sobie us sprawdziliśmy, ustaliliśmy, zmodyfikowaliśmy, zoptymalizowaliśmy, tym lepszy jest tego efekt. Mówi, no dobra, ok, widzę teraz to, będę robił dalej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W 11 miesiącu. Z bomby wpadł na pomysł, że zrobi szkolenie do tej swojej grupy docelowej, takie stacjonarne i po prostu nagrał. Zanim się skonsultował, nagrał filmik, w którym powiedział, że robi szkolenie i zrobi takiego w dwóch terminach. nie było w stanie szkolenie. I na, na spotkałem się na warsztatach i on mówi: Słuchaj, um, nagrałem taki filmik, żeby, że robię szkolenie, i mi się sprzedały, wyprzedało mi się od razu dwa terminy. Co mam zrobić dalej? mówię, Ustaw dwa kolejne terminy. Spotykamy się za tydzień, Mówię, no i jak? No, te dwa kolejne terminy się yy, też wyprzedały. Co ma robić dalej? Ustawiaj terminy tak długo, aż się będą wyprzedawały. I tamtego czasu, to był sierpień zeszłego roku, od tamtego czasu poza momentami, kiedy zrobił luz, tydzień w tydzień ma weekendy wyprzedane. Przy czym podwoił, ponad, ponad podwoił cenę tego szkolenia i nadal przyjeżdżają klienci. Ale trudno się dziwić, jeżeli klient płaci za szkolenie półtora tysiąca. I przyjeżdża na to szkolenie ze sprzętem za 70 tysięcy. Hobbysta, nie? I jak, klient, jak zdał sobie klient sprawę, że o kurde, to ci ludzie tyle pieniędzy wydają na to, na, na ten, na to hobby, przy czym sam nie wydał wcale mniej, to, to zdał sobie sprawę, że nagle te miesiące budowania trwale, skupienia się i robienia systematycznie tej jednej rzeczy skierowanej do konkretnej grupy docelowej w konkretny sposób sprawiło, że oni mu na tyle zaufali, że on nawet nie musiał oferty robić za bardzo, chociaż ofertę później też dopracowaliśmy i ona jakby coraz lepiej działa, bo jest też rozwijana, żeby ci ludzie od niego kupowali. Zaczął też sprzedawać przez maila, tam też się trochę sprzedało, ale najwięcej przychodzi mu z tego YouTube'a. I co ciekawe, to też nie jest tak, że może po prostu teraz przerwać i tylko odcinać kupony, bo jeżeli jak w momencie, kiedy sobie zrobił przerwę od publikowania, bo musiał się zająć czymś innym, to te statystyki mu zaczęły od razu spadać. No to jest niestety rzeczywistość YouTube'a. Nie? Tam, jak już wchodzisz w social media, to albo robisz już ciągle, albo niespecjalnie ma to jakikolwiek sens robić to, cokolwiek. Więc e, jeżeli masz strategię, to daj jej zadziałać. Jeżeli już wybierzesz jakąś strategię, to daj jej rok. Minimum. Inaczej po prostu to nie ma sensu, bo inaczej to, to, to nie jest strategia, tylko to jest po prostu kolejny jakiś tam, wiesz, projekt tak naprawdę, który, który pewnie i tak nie zadziała. Jeżeli jedną mądrą strategię porobisz dłużej, dłużej, czyli kilka lat, to później dojdziesz do, momen, do momentu, kiedy twój biznes będzie miał tak dużą inercję. Że nawet jak będziesz robił przerwy, albo będziesz testował różne strategie, albo trochę będziesz mniej systematyczny, to to nadal, nadal będzie szło do przodu. Oczywiście zwolni, albo będzie coraz bardziej zwalniało, ale będzie szło do przodu i wtedy będziesz mógł bardziej wydziwiać, testować i robić na przykład jakieś zmiany strategii i zobaczyć, co, co zadziała ale potrzeba czasu, żeby to zadziałało. Nawet jeżeli masz biznes od dłuższego czasu, ale robisz go po prostu tak, jak szło na bieżąco, to on i tak nie jest strategiczny i, i tak będziesz musiał poświęcić czas na to, żeby to zadziałało. Jeżeli włożysz pieniądze w, w swoją strategię, to wiadomo, że efekt będzie miał szybciej, jeżeli włożysz się mądrze oczywiście, ale i tak nie będzie to z dnia na dzień. Po prostu ludzie potrzebują się obyć z czymś, i to, że ci się udało sprzedać, na przykład wdrażasz nową jakąś strategię i od razu inwestujesz pieniądze i ona od razu działa, czyli zarabia pieniądze, to wcale jeszcze nie znaczy, że strategia się zaczęła działać. Na razie działają ci taktyki konkretne, które sobie stosujesz, ale to, czy strategia działa, zobaczysz dopiero wtedy, kiedy Twoje działania reklamowe będą coraz prostsze. Jeżeli zobaczysz, że nie musisz wydawać coraz więcej pieniędzy na to, żeby pozyskać klienta, tylko możesz wydawać coraz mniej pieniędzy, żeby pozyskać klienta, albo coraz łatwiej się przekonuje tobie klientów, to znaczy, że dopiero wtedy zaczęła ci działać strategia. Bo to znaczy, że praca, którą wykonałeś na usystematyzowaniu biznesu i zbudowaniu swojej marki i rozpoznawalności i produktów, zaczęła cię doganiać. Czyli za zaczyna cię, albo nawet w którymś momencie zaczyna cię przeganiać, to co zrobiłeś, i zaczyna po prostu pchać cię do przodu, a nie, że ty musisz ciągnąć to wszystko za sobą. Więc jakie są korzyści z posiadania i stosowania właściwej strategii? Do definicji właściwej strategii jeszcze sobie wrócimy: łatwiejsze podejmowanie decyzji. W momencie, kiedy wybierasz jakąś konkretną strategię, spośród. Mnóstwa dostępnych dobrych strategii, bo powiedzmy sobie szczerze: dobrych strategii jest mnóstwo, dobrych strategii dostosowanych do małych firm jest mniej, dobrych strategii dostosowanych do małych firm, dla, do ludzi, którzy chcą mieć biznes, który również daje im czas na życie osobiste i na życie prywatne, jest jeszcze mniej, ale nadal jest to jakiś wybór. Więc w momencie, kiedy wybierzesz jedną konkretną strategię, to zobaczysz, że bardzo dużo łatwiej ci się podejmuje decyzji. Decyzję. Bo po prostu strategia definiuje, czy dany pomysł jest dobry, czy nie, i większość pomysłów, projektów, propozycji i okazji możesz odrzucić z miejsca. A te, których nie odrzucisz z miejsca, zdasz sobie, możesz zadać wtedy pytanie: albo zweryfikować, czy to jest wspólne z Twoją strategią, albo sobie zadać pytanie, czy można to zmodyfikować, żeby pasowało to do Twojej strategii. Ja na przykład tak robię, że jak mi się pojawia jakaś okazja, jeżeli ona mi nie pasuje do strategii wprost, to staram się zmodyfikować ją w taki sposób, żeby pasowała do strategii. Jak się nie da je zmodyfikować, albo jak za bardzo mnie odciąga, no to po prostu olewam temat i zajmuję się swoją robotą. Im bardziej myślisz strategii się, tym łatwiej się podejmuje decyzje, Bo nie wszystko, co jest zyskowne, się opłaca, to też trzeba pamiętać. Więc jeżeli mamy łatwiejsze podejmowanie decyzji, mamy tańszą reklamę, marketing i sprzedaż. Dlaczego tańszą? Dlatego, że po pierwsze promujemy się do węższej grupy osób i to ma kolosalne znaczenie dla skuteczności marketingu. Wie, to jest wielokrotność e, zawężenie grupy docelowej z, wielakra, z wielokrotnia, Nie tak, tak dobrze powiedziałem skuteczność reklamy. Czasami jest to dziesięciokrotność, a czasami jest to kilkukrotność tylko przez to, że zawęzimy grupę docelową. A z firmy duże działające globalnie na wielu rynkach mają Trudno, mają drogą reklamę, bo muszą trafiać do bardzo szerokiej grupy docelowej i to jest kosztowne. Ale jak masz dobrą strategię i sobie dobrze określić, kto jest twoim klientem, i jak chcesz do niego dotrzeć i z jakim przekazem, to nagle się okazuje, że tych ludzi jest mało, ale jak do nich docierasz, to oni bardzo dobrze reagują na Ciebie, na to, co do nich mówisz. Plus kolejny element jest taki, że musisz mniej powiedzieć. No bo nie ma, nie musisz pokryć całego spektrum. Wartości i korzyści, jakie interesują twojego potencjalnego klienta, tylko wiesz, jak go dobrze znasz, to wiesz te, te kilka elementów, a czasami jeden element, który jest dla niego istotny, i skupia się całkowicie na tym jednym konkretnym czy kilku elementach. A im mniej, im mniej musisz sprzedać korzyści i wartości, tym reklama jest tańsza. To nie chodzi o to, że w internecie nie, nie płacisz za długość postu, na przykład. Ale ta taniość wynika z tego, że po prostu jest efektywna, więc, jak jest efektywna, to jest tańsza. To, że podejmujemy szybko decyzje i podejmujemy decyzje zbieżne z tym, co działamy, to, że płacimy mniej za reklamę, sprzedaż, za sprzedawców, za marketing. Bo możemy pokryć węższe spektrum tego, czym się zajmujemy, to sprawia, że nasza reklama staje się skuteczniejsza, nasz marketing staje się skuteczniejszy i nasza sprzedaż staje się skuteczniejsza. To sprawia, że po prostu mamy większą rentowność przy takim samym nakładzie pracy. Czasami wielokrotnie większą rentowność przy całym, takim samym nakładzie pracy. I teraz. Większość, e, prawdopodobnie masz coś takiego, że, że boisz się ograniczyć swój biznes, zawęzić go, no bo boisz się stracić klientów, których, których dzisiaj obsługujesz, a oni nie pasują na przykład do strategii, której, e, której którą chcesz wybrać. W rzeczywistości jest kompletnie odwrotnie, im szerszo, i mniej konkretny jest swój biznes, tym mniej masz dobrze płacących klientów. Ja na przykład, jak w akademii, można sobie sprawdzić, jeżeli ktoś sprzedaje przez akademię, można sobie sprawdzić listę klientów. U mnie 20% najlepszych klientów wygenerowało 80,1%. 3480 i chyba 13% sprzedaży. Czyli równe idealne Pareto, prawie co do, do prawie do jednego miejsca po przecinku, że tak powiem. A, a 1% klientów wygenerował prawie 40% sprzedaży. 1% klientów. Odkąd jeszcze bardziej się skupiłem na klientach, na, na których mam potencjał, to nagle odkryłem potencjał tych klientów, które, z którego sobie nie zdawałem sprawy. Wielu moich klientów ma historię 9, 10 i, i więcej lat z moją firmą. Tylko w momencie, kiedy zacząłem się skupiać na odpowiedniej, na konkretnej grupie klientów i, na, i zacząłem, sam też trochę w swoim biznesie zrozumiałem, o tym jeszcze będę mówił, jak chcę biznes prowadzić, i zacząłem to komunikować. Nagle się okazało, że są klienci, którzy chcą tak pracować. Wtedy zacząłem rozumieć im, czego oni potrzebują lepiej. Zacząłem tworzyć oferty, które lepiej odpowiedziałem im potrzebom, i nagle się okazało, że, że ten sam klient jest w stanie wydać 10 razy więcej na moje usługi. Nie jednorazowo, chociaż tak też takich klientów też mam ale też na przestrzeni, na przestrzeni lat, więc to wynika z, z jego przekonania, że to po prostu działa, albo z jego po prostu danych, że to działa. Większa rentowność pojawia się wtedy, kiedy lepiej rozumiesz, kiedy lepiej rozumiesz swój biznes i swoich klientów, a do tego musisz działać strategicznie. Nie jesteś w stanie dobrze zrozumieć swoich klientów, jeśli nie działasz strategicznie, dlatego że będziesz ciągle zajęty obsługiwaniem każdego, kto ci się nawinie. Większa rentowność automatycznie daje ci szybszy i łatwiejszy rozwój. No, bo masz pieniądze, żeby reinwestować w promocję, albo w biznes, czy w ludzi, chociażby uwalniasz sobie czas, albo zwiększasz efektywność, czy zasięg swojego biznesu, albo po prostu poprawiasz, zwiększasz ilość swojego wolnego czasu, więc automatycznie możesz rosnąć szybciej. Albo niekoniecznie rosnąć, tak? Bo też jest tak, że nie wszyscy, nie wszystkie biznesy chcą rosnąć. Są drogą większość przedsiębiorców nie chce budować dużego biznesu. Większość przedsiębiorców Chce mieć lepsze życie. Są tacy, co chcą mieć startupy i facebooki, ale większość przedsiębiorców chce samemu kontrolować swój czas i to, z kim pracują, mieć czas dla siebie i mieć czas dla swojej rodziny. I mieć pieniądze na to wszystko, żeby jakby no nie wiązać koniec z końcem, tylko mieć pieniądze, żeby im wystarczało na, na, na to, co mają. I to jest marzenie większości małych przedsiębiorców. I dojście do tego etapu wcale nie jest takie trudne. Utrzymanie tego etapu jest o tyle trudne, że trzeba być systematycznym. To znaczy, trzeba, jak już dojdziesz do tego etapu, to dojdziesz do niego w jakiś sposób, wtedy ten sposób trzeba, ja to mówię, zabetonować. To znaczy utrwalić go jako strategia, Dobrze wdrażana i systematycznie wdrażana strategia daje ci szansę, żeby zostać liderem, Albo to, co powiedziałem, Albo zabetonować Twoją pozycję na rynku na lata lub dekady, bo nie zawsze musisz być liderem. Czasami wystarczy być po prostu tak dobrym, że wystarczy ci na wszystko, co sobie wymyśliłeś, i po prostu nie potrzebujesz więcej. Czasami po co więcej? Jeżeli masz dobre życie, to po co cisnąć na maksa? To jest, ja, tego, ja, ja tego nie rozumiem do końca. Po co. Cisnąć na maksa, jeżeli możesz mieć po prostu dobre życie. Znaczy, nie, niektórzy mają po prostu taką ambicję, że muszą mieć zawsze więcej. Też miałem taką ambicję, jak byłem młody, jak miałem 20 parę lat, ale mi przeszło, jak założyłem rodzinę i, i jakby przewartościowałem to, co jest dla mnie, znaczy zrozumiałem, że są rzeczy dla mnie ważniejsze. I okazało się, że nie tylko dla mnie, tak, że nagle się okazało, że mam klientów, którzy też w ten sposób myślą i nawet mi się lepiej z nimi pracuje. Alternatywą jest powolna i bolesna śmierć Twojego biznesu. Alter, alternatywą dla robienia biznesu strategicznego jest jego powolna i bolesna śmierć. Po prostu. Albo w, w najlepszym wypadku Twój biznes będzie umierał tak długo, jak ty będziesz go robił. Czyli im dłużej będziesz miał nie wiem, 80 lat, nadal będziesz robił biznes tak samo, jak go robisz dzisiaj, i nawet nie zdasz sobie sprawy, kiedy to się stało, nie? Natomiast, jeżeli masz dzisiaj 30, to nawet się nie zdajesz sprawy, że nagle będziesz miał 50, a później 60, 70 i 80. I ten biznes będzie coraz trudniej zrobić i, i coraz ciężej będzie ci konkurować po prostu z tak zwanymi młodymi pistoletami. Więc po prostu powoli umierał, aż po prostu ty przestaniesz go robić i on po prostu umrze w tym momencie. Albo alternatywą jest twoja śmierć z powodu stresu. I to nie są żarty, bo sam znam. Osobę, która w wieku dwudziestu parę lat jechała, cisnęła na maksa. Dwie osoby nawet. Jedna cisnęła na maksa i taki właśnie jechała samochodem z jednego spotkania na drugie spotkanie, i nagle się zatrzymała i sprawę, że musi pilnie zadzwonić po, po gotowie. I to się na szczęście nie skończyło bardzo źle, ale mocno to nie wstrząsnęło. A druga sytuacja to mój znajomy ze szkoły, który nie znam szczegółów, ale chłopak w moim wieku. W tym roku cisnął naprawdę mnóstwo projektów naraz. Był z nim wywiad. Tak mówił, że no, nie ma czasu teraz dla, dla swoich dzieci, ale no, ciśnie projekty. Nie? Już wtedy podczas tego wywiadu było widać, że jest wymęczony na maksa. Minął miesiąc i czytam w gazecie, że zmarł. I nie wiem, jaki był powód, bo nie był podany powód śmierci, ale nie było nic mówione o tym, że, ma, że jest chory, czy, czy ten, no niby cisną wszystkie te mnóstwo różnych rzeczy naraz. Z relaksu na pewno nie umarł. Ludzie o tym, większość osób o tym nie myśli, tak, ale kurczę, no to tu nie ma żartów, tak. To ty bierzesz za to wszystko odpowiedzialność i musisz myśleć przyszłościowo o, o tym, gdzie cię to zaprowadzi i później zaczniesz poświęcać czas, żeby ułożyć sobie ten biznes, tym mniejsza oznacza, że to kiedykolwiek zrobisz. Mam nadzieję, że już zrozumiałeś, albo przynajmniej bardziej do ciebie to dotarło, nie tylko na poziomie powiedzmy, merytorycznym. Trzeba znaleźć czas, żeby, żeby działać strategicznie. Ok, pytanie: jak inni to w takim razie robią? Jak, rob, jak inni to robią, że mają biznes strategiczny i działają strategicznie?